Jakie wymiary wnosił na scenę Ronnie Coleman, a jakie Jay Cutler? Coleman, wzrost 180 cm. Cutler był 5 cm niższy, więc mierzył 175 cm. Ronnie wnosił na scenę zakres między 130 a 135 kg. Waga startowa Jaya wahała się najczęściej w zakresie między 125 a 130 kg. Obwód bicepsa Roniego to około 60 cm. Jay mógł się pochwalić 58-centymetrowymi bicepsami. Obwód łydki Roniego to 56 cm. Obwód łydki Jaya 53 cm. Obwód uda Colemana 90 cm. Obwód uda Cutlera szacuje się na około 80 cm. A twoim zdaniem, kto prezentuje lepszą sylwetkę, Ronnie Coleman czy Jay Cutler? Daj znać w komentarzu.